RTY. Ej, Saja! No co jest? Jest sprawa, chodzi o internet. No to dawaj! Opowiem ci o tym teraz w rytmie funka, co wamka gorąco jak w Rio Samba. Popatrz, to już XXI wiek i tyle możliwości daje nam internet. Możesz uczyć się świata i latać po sieci, gdy coś ci nie pasuje, wyrazić twój sprzeciw. Ten wynalazek zmienił nasze życie. Wystarczy, że wpiszesz www kilka liter i zupełnie inna rzeczywistość. Niedawno niemożliwe, teraz jest tak blisko. Baw się, ucz się w necie, to jest dla ciebie tak i wiesz to przecież. Możesz poznawać nowych, ciekawych ludzi. Trudzi z nami, poczuj właśnie ten luzik. Ale uważaj, bo to jest ważne. Niektórzy ludzie w sieci chcą karmić cię fałszem. Serwują po mecie się ciuchy jak zombie. I to nie są serwerzy ze słonecznej Kalifornii. Ty od nich trzymaj się mały, z daleka. Czujesz niebezpieczeństwo, to szybko uciekaj. Zapytaj rodziców, oni ci pomogą. Sieciaki.pl też są obok. Powiedzcie mi, gdy słyszycie te werble, dzieciaki, czy wy lubicie internet? No pewnie, tylko trzeba uważać, bo podły sieciuch się czai na was. Tak, ale razem go pokonamy. No bo my jesteśmy zgrani. Nie ma granic, dla sieciaków. Jeszcze raz refren z nami zarapuj. Powiedzcie mi, gdy słyszycie te werble, dzieciaki, czy wy lubicie internet? No pewnie, tylko trzeba uważać, bo podły sieciuch się czai na was. Tak, ale razem go pokonamy. No bo my jesteśmy zgrani. Nie ma granic, dla sieciaków. Saja, teraz do tego tematu. Uważaj na sieciucha, bo sieciuch szuka w sieci dzieci i może zapuka do ciebie, więc mnie słuchaj. Dobre rady znajdziesz tutaj. Nie ma, że mucha, ja zrobię z ciebie zducha, który rozpozna i zniszczy sieciucha. A on jest tutaj, czyli w internecie. Wiecie, sieć łączy dzieci na świecie. Let's. Niektóre dzieci są fałszywe. To zły dorosły nadał sobie ksywę, więc lepiej zrób unik, jakbyś wchodził w poszywę. Sobota wieczór, normalnie nikt by nic nie przeczuł, ale zawsze gdzieś się czai sieciuch. Jasiu po kolacji zalogował się do netu, wiesz, do 12 lat czat z Onetu. No i czat, same miłe rozmowy. Nagle do Jasia napisał ktoś nowy: cześć, jestem Kasia, Jasiu, powiedz, ile lat masz? 12. To widzę, że wcale nie jestem starsza. No właśnie, a powiedz mi, z jakiego jesteś miasta? Z Warszawy. To widzę, że niedaleko mamy do siebie. Tak? Może bliżej się poznamy. Masz GG? Co ty, nikt już nic o tym nie wie. Mam Skype'a, kamerkę, podeślij mi swoje zdjęcie na pocztę. Aj, dobrze, zrobię to niezwłocznie. Ja w tym czasie na Skype'a się ulotnię, bo tu na czacie powoli robi się zbyt tłocznie. Odbierz pocztę, zdjęcia są już na koncie. I włącz kamerkę, chcę zobaczyć cię na kompie. Dobrze, dobrze, już jestem jak nie widać. Jesteś bardzo fajny. Dzięki, jesteś bardzo miła. Rozmowa się rozkręciła, mija kolejna chwila. A Kasia Jasia na głupie miny namówiła. On biedny się wygłupia, a ona to nagrywa. Ma niecny plan, na pewno jej się to przyda. Sieciaku, patrz, komu ufasz. Tak, dobrze to sprawdź, bo Kasia nie musi mieć wcale 12 lat. Lecz jeśli dopadł cię strach, musisz znać to, że zawsze warto zadzwonić do helpline. Patrz, komu ufasz. Tak, dobrze to sprawdź, bo Kasia nie musi mieć wcale...